Potrzeba uszczelnienia okien czy pęknięć w ścianach i podłogach jest z nami od czasu, kiedy pojawiły się domy. Na szczęście nie musimy już wtykać do szczelin szmat nasiąkniętych śmierdzącym rybim klejem. Współczesne uszczelniacze i szpachlówki to trwałe i dobrane pod kolor wypełnienie. W tej firmie produkuje się dwa typy uszczelniaczy, silikonowe i akrylowe. Oba do prac wewnątrz i na zewnątrz domu. Aby wypróbować akrylowy uszczelniacz, miesza się z wodą substancje zapobiegające pleśnieniu i zwiększające jego wytrzymałość na niskie temperatury. Składniki miesza się przez minutę. Przygotowana mieszanka trafia do kolejnego mieszalnika, w którym znajduje się 700 kg syntetycznej gumy. Dodaje się także zapewniający elastyczność plastyfikator oraz barwniki, w tym przypadku w celu uzyskania koloru o nazwie drewno sandałowe. Po 15 minutach masa uszczelniająca jest gotowa. Aby przetestować partię wyrobu, przez tydzień wygrzewa się próbkę w temperaturze 25 stopni, a następnie sprawdza jej elastyczność. Jeśli masa spełnia wymagania, trafia do maszyny napełniającej plastikowe tuby. Maszyna napełnia równocześnie 4 tuby, wtłaczając do każdej z nich 300 cm masy. Ta maszyna napełnia 1000 tub na godzinę. W otwarte końce tub wciskane są plastikowe korki. Produkowana tu masa uszczelniająca ma trwałość 30 lat. To do zastosowań profesjonalnych, ale można jej także użyć dla zabawy. Zaczynamy od wykonanego na papierze wzoru, na którym kładziemy szybę i wyciskamy akryl wzdłuż linii. Po 48 godzinach, gdy masa stwardnieje, wypełniamy puste miejsca przezroczystym silikonem. Powierzchnię poszczególnych pól możemy zróżnicować, rozprowadzając masę drucianą szczotką lub rozsmarowując ją gumową rękawiczką. Piękna szyba do wejściowych lub łazienkowych drzwi.